Aniu, Magdo i zaocznie witam jeszcze Mateusza, bo to dla niego, dla twojego synka będzie sesja. Zaraz zaczniemy, będzie sesja telepatyczna, czyli Magda będzie wspierać Mateusza w jego pracy, a ciebie, Aniu, wyciszę, tak żebyś miała też komfort, żebyś się nie martwiła, że czymś hałasujesz, także jakbyś potrzebowała wyjść, to też jest ok. Wszystko nagrywamy, nagranie dostaniesz. Dobra, Maciu, parę głębszych oddechów. Kontakt ze sobą. Abyś przygotowała się po swojemu do sesji dla Mateusza. Policzę od 5 do 1. 5. 4. 3. 2. Jak widzisz, Ania? Martwi się. O co konkretnie? Że chcę go bardzo chronić. Ale tak jakby tworzyła tak jakby mu taki z siebie tak jak parasol, taką ochronę. Teraz też to robi? Tak. To znaczy, że on tu jest? Blisko niej. Blisko niej, okej. Okay. Zapytaj Mateusza, czy to jest dla niego w porządku, że ma taki parasol nad sobą? Że nie bardzo, bo nie może, to nazywa, jakby urosnąć. Jakby był cały czas małym chłopcem, bardzo małym chłopcem. Fizycznie jest jeszcze małym chłopcem, ale tak się zastanawiam, może by było dobrze, gdybyśmy na chwilę, na potrzeby tej pracy, która czeka Mateusza, jeśli się na to zgodzi, żeby Ania ten parasol złożyła. Żeby nie ingerować w to, co się dzieje w tym momencie. Złożyła. Dobrze, zapytaj teraz Mateusza, jak się czuje. Mówi, że tak swobodniej. Swobodniej. Czy wie, dlaczego jesteśmy tutaj przy jego mamie i przy nim? Dlaczego mama nas zawołała? Mówi, że tak. Jak to rozumie? On to jakoś tak nazywa, żeby, nie wiem, czy naprawić, czy polepszyć jakby relacje z mamą. No jak on widzi swoją relację z mamą? Czuję to trochę przytłoczenia, tak to nazywa, ale mówi, że też jakby odczuwa do niej taką bliskość, przyciąganie, coś takiego. To jest tutaj coś do polepszenia? Mówi, że jest zbyt ciasno. Okej. Okay. Czy w moment, kiedy mama złożyła ten parasol ochronny, to wiemy, że zrobiło się troszkę luźniej. To jeśli tak by zostało, jak teraz, że nie ma tego parasola, czy to już jest poprawiona relacja? Mówi, że jeszcze nie. Co jeszcze on widzi? Co powoduje, że jest ciasno, że jest nie tak, jak chciałby, żeby było? Jest zbyt bliska odległość. Może się odsunąć troszeczkę od mamy? Że ciężko, jakby ciężko, to jest takie silne, że ciężko mu się odsunąć, ale powolutku się odsuwa. Dobrze. I zapytaj Ani, co ona odczuwa teraz, kiedy nie rozkłada tego parasola i kiedy jej synek troszkę się odsuwa powolutku od niej. Czuję takie trochę niezrozumienie. Dlaczego?
Bo on powiedział dlaczego. Bo jest mu trochę za ciasno. Co mówi Ania na to? Mówię OK. Spróbujmy. Dobrze. Czy Ania też może zrobić pomalutku kroczek do tyłu? Może. Zobacz, co się dzieje pomiędzy nimi. Jakby na górze czuli się swobodniej, ale jakby bardzo na dole tacy ociężali. Tak samo ociężali są? Wydaje mi się, że Ani jest lżej. Mateuszowi ciężej na dole, to znaczy jakie części masz na myśli? Jakie części widzisz bardziej ociężałe? Pasa w dół. Od pasa w dół. U Mateusza, a u Ani tak gdzieś od kolan. Okej. Okay. Zapytaj, czy ich obojga, czy mogłabyś sprawdzić, co jest tym obciążeniem pomiędzy nimi? Mateusz to nazwał, że to są ich przeżycia. Ich wspólne przeżycia? Tak. Dlaczego u niego one sięgają aż do pasa, a u Ani my dużo mniej? To mówi Mateusz. Zaraz zapytamy Ani. Że dla niego były to cięższe, tak jakby. Coś, tak jakby ciężej on to przeżywał. Okej, czy przeżycia podobne, czy te same, takie same, byli w takiej samej sytuacji, ale on ciężej to przeżywał. A co Ania na to? Ona mówi, że on trochę więcej rozumie. I dla niej jest to jakby, że jakby przeżycia dla niej teraz są bardziej zrozumiałe, dlaczego. Jakby nie bardzo bierze każde przeżycie tak jakby na siebie, coś takiego. Ona tak to tłumaczy, że jakby nie rozkłada to w sobie. Okej. Okay. Czy Mateusz nie wie, co zrobić z przeżyciami, czyli z tymi wibracjami, które wiążą się z ciężkimi przeżyciami. Ania wie lepiej, dlatego jest mniej obciążona. Nie bardzo zastanawia to, dlaczego te przeżycia powodowały takie połączenie, że jest to coś, co obciąża ich oboje, pomimo różnych różnicy w podejściu do tych przeżyć, to i tak jest to ich wspólne obciążenie. To wspólne mnie interesuje. Mateusz to nazwał, że to jest tak jakby związane z tą ochroną. Tak jakby przez to, że mama go tak jakby chroniła cały czas, dawała mu ten parasol, mówi, że to powodowało jakieś takie bliższe połączenie, że jakby musieli być bliżej siebie. Okej. Okay. Czy możemy zobaczyć jakieś ważne, takie wspólne doświadczenie z przeszłości? Jedno z takich ważniejszych, żeby zobaczyć, jak ten mechanizm między nimi działał. Ma co pójść? Dobrze, to pójdźmy tam. Na trzy. Raz, dwa i trzy. I na przykład bliźniakami. I na przykład on był bardziej chory. On był chorym. On był schorowanym jakby jednym z bliźniąt. Czyli Ania nie była jego mamą, tylko była jego bliźniaczym rodzeństwem. A parasol wtedy w jaki sposób się objawiał? Musiała się nim opiekować. Jakby zawsze była blisko, bo ona była zdrowym dzieckiem, więc jakby musiała się od małego, jak już była takim dzieckiem rozumnym, to musiała się nim opiekować, być blisko niego. Zobaczmy tę bliskość wtedy pomiędzy nimi i obciążenia. Czyli to, co, porównamy sobie to, co dziś ich łączy i to, co wtedy. Za tą ochronę jakby, za to takie przyłączenie, tak jakby to zmieniało się, że bardziej Mateusz brał do siebie. Tak jakby to większe obciążenie brał na siebie. Czyli tak jakby Ani schodziło jeszcze niżej z tych kolan, na przykład do stóp tylko, ale wchodziło do Mateusza bardziej.
jemu sięgało już do klatki. Czyli wtedy to obciążenie było większe i było równoznaczne z tym, z parasolem, którym otaczała go Ania. To porównajmy z tym, co dziś. Jak duży jest ten parasol? Czy był? Na razie jest złożony, ale przed chwilą był. Jest trochę jakby mniejszy ten parasol, ale więcej tej jest u Ani, jakby tego obciążenia. Jakby to, jak to powiedzieć, jakby tam zamykało się. No właśnie, to wróćmy do dziś. Już wiemy, że parasol, obciążenie i rozłożenie tych sił na nich oboje jest w jakiś sposób się równoważy, w jakiś sposób się tworzy i jest jakaś zależność tutaj. Dobrze, to powiedz Ani, żeby z powrotem rozłożyła ten parasol teraz, tak jak wyglądał to zanim przyszłyśmy. Jest. Zapytaj, czy możesz dotknąć parasola, obciążenia Ani, obciążenia Mateusza. Możesz. Zrób to i porównaj, powiedz, jakie czujesz wibracje, jakie energie. Z tego parasola Ani, to czuję jakby, że to tylko jest energia Ani i ona jest taka... Nie wiem dlaczego, ale przychodzi mi, że przymusowa pomoc. Dobra. A jeżeli dotykam tego obciążenia, to jest wymieszana ich energia. Nie tylko ich, tam coś jest jeszcze, ale to jest taka współzależność, coś takiego, że współudział. Poproś Mateusza, żeby zidentyfikował w tej wymieszanej energii, w tym ich połączeniu swoją. Może ją zaświecić na swój ulubiony kolor. A Ania robi to samo. Zobaczymy, co zostanie. Jeszcze oprócz ich dwóch są jeszcze dwie inne. Dwa inne kolory. Zapytaj Mateusza, czy potrafi rozpoznać energię i właścicieli tych energii dwóch. Jednej nie. A tej drugiej? On nazywa to, że to jest jego tata, ale z jakiegoś innego życia. Dobra. I teraz Ania, to samo. Ona mówi, że ona nie rozpoznaje tego, co nazwał Mateusz tatę. A ta druga to mówi, że jest jakby jej dziecko. Ale jej... też z jakiegoś życia. A czy to dziecko z innego życia i tata z innego życia, czy się znają? Te energie się znają. Czy pomiędzy nimi jest jakieś połączenie? Zależność energetyczna, współzależność. Sprawdź, Mary, proszę. To jest między nimi, między tymi, tym dzieckiem i tym ojcem jest też współzależność, ale tam jeszcze jest władza, bym to nazwała. Że zależność z władzą, coś takiego. Dobra. Gdzie są te dwie istoty? Ten dawny tata i to dawne dziecko. Są i teraz jak o nich mówimy, to na początku, zanim zobaczyłam Anię, to miałam właśnie wrażenie, jakby ktoś chciał mi przysłonić. Anię ktoś chciał przysłonić? Tak. I było to dziecko, czy ten tata? Pomieszane. Pomieszane, okej. Okay. Dobrze, unieś się teraz, Madziu. I zobacz, jak wygląda to, co łączą we czwórkę. To, co tworzą we czwórkę. To wygląda jak bańka w bańce. I powiedz o tym. Jakby ta wewnętrzna to jest Ania, Mateusz i ta dwójka. A ta zewnętrzna to jest tylko tej dwójki. Okej. Okay. I w jaki sposób te ich wszystkie energie, te
cztery plus dwie ze sobą współgrają. Co one tworzą? I dlaczego tworzą taką bańkę w bańce? Po prostu musimy popatrzeć teraz z perspektywy samych energii, przepływów energetycznych. Wygląda tak, jakby najważniejsza była ta bańka w środku. Ona jakby była, nazwijmy to, takim sercem tego układu. Teraz jest tak, że kolejna warstwa jest właśnie tamtej dwójki. Ale im dalej się jakby oddalam, są kolejne jakby warstwy, które na przykład jest Mateusz z tym ojcem, ma kolejną jakby warstwę. I to wszystko jakby tak od dołu się właśnie dmuchało. Jakby od dołu napędzało w ogóle te bańki. Od dołu, czyli od od nóg? Mhm. Od nóg. Mhm. I dlaczego w sercu nogi są najważniejsze? Co tam takiego się dzieje? Mateusz z Anią pokazują mi to w ten sposób, że jakby teraz jest to na poziomie nóg, a że to się może zmienić, że będzie na poziomie na przykład klatki piersiowej. Okej, okay. I już wiemy, że wtedy, kiedy byli bliźniętami, to było troszkę inaczej. Było do klatki piersiowej. A wtedy, kiedy byli bliźniętami, kim był ten tata i to dziecko? Rozumiem, że byli. Tak, ich rodzicami. To znaczy, że Ania zna oboje i Mateusz zna oboje. To skąd to poczucie, że nie zna? To do nich obojga pytanie. Na razie wszystko wygląda skomplikowanie, ale zaraz zacznie się rozjaśniać. Jakby Ania z tym ojcem nie miała, jak to nazwać, że na przykład wtedy było u Ani bardzo mało tego przeżycia, a wtedy u ojca było tego dużo przeżycia. Dlatego ona tak jakby tego nie odczuwa tak silnie. Okej. Okay. Dlaczego tej bańce kolejnej. Dlaczego to Ania rozkłada parasol ochronny i ten sposób wykorzystania swojej energii, dlaczego jest tak się ułożył? Ona to nazwała, że to jest jej rola. Kto jej tę rolę nadaje? Ten system. Ten system. Ten system, czyli co? To, co tworzą. Połączenie. I kto ma nad tym kontrolę? Kto wie, co tutaj się dzieje? Wydaje mi się, że tamta dwójka wie trochę więcej. Jakby chciała przejąć trochę więcej tej władzy, ale wydaje mi się, że Mateusz też jest tak jakby ponad Anią jeszcze. Okej, czyli najmniej ze wszystkich wie Ania, a najwięcej udziela swojej energii temu systemowi. To ułóżmy ich w takiej, ustawmy ich w takiej gradacji. Od tego, kto wie najwięcej, kto jest świadomy najbardziej, do tego, kto jest świadomy najmniej. Mam do nich po prostu kilka pytań. Najwięcej ma ten ojciec. Potem Tak? prawie na równi jest Mateusz z tym dzieckiem. Potem jest Ania. No dobrze, to zapytajmy tego tatę o to, jak z jego perspektywy wygląda cały ten system, bo nazwaliśmy to systemem. Padło takie słowo. On mówi, że jakby on ma większą władzę, bo on jakby w życiach wspólnych miał najwięcej takiego, nie wiem, że na przykład szybciej umierał niż oni. Że jakby on nie miał ciała szybciej niż oni. No i? To, że szybciej nie miał ciała niż oni, to dało mu większą władzę? Mówi, inaczej ta energia się rozkładała wtedy. To jaka różnica? Kiedy ktoś ma ciało, kiedy nie ma ciała, a jest w systemie zamkniętym. On to nazywa, że jakby nie wykorzystuje swojej energii na
bliskość z innymi ludźmi, coś takiego, na dotyk z innymi ludźmi. Jaką rolę pełni ciało fizyczne w tym systemie? On to nazwał, że takie zbieractwo. Czy obecnie ma ciało fizyczne? Wydaje mi się, że nie. To jego pytaj. Ma nie. ciało? Nie. Ania ma, Mateusz ma, a czy to dziecko ma? Ma. I co zbierają? Skoro on ma władzę, on widzi więcej, rozumie teraz, to niech powie, co zbierają? Czym się zajmują ich ciała? Jakby coś zbierają z zewnątrz, co pomaga im skleić te bańki. I co to jest? Co zbierają? Co to, konkretnie? O jakie wibracje chodzi? To jakieś... Ja konkretnie pytam. Pytaj go, Madzia. Trzeba go troszkę docisnąć. Tu się pan wije jak piskorz. Chociaż wie więcej niż oni. Co zbierają? Co zbiera Mateusz? Nazywa... cudze wspólne przeżycie. Czyli na przykład, jeżeli widzi osoby, które wspólnie przeżywają coś dobrego, on im to jakby zabiera. Jakby chciałby zabrać, żeby też móc to przeżywać. Jakich metod używa do tego, żeby zbierać te cudze energie, te cudze przeżycia? Ten ojciec mi pokazuje, że jakby... On to trochę dziwnie pokazuje, bo on pokazuje, tak jakby wchodził w nich. Że Mateusz wchodzi w jakichś ludzi? Nie, ten ojciec jakby wchodził w tych ludzi, tak jakby przenikał, no nie wiem, tak jakby... To kto to zbiera? Ojciec, który jest duchem w tym momencie, czy Mateusz? Ale ściemnia po prostu. Powiedz, że widzę, że ściemnia. Zapytałam, do czego służą fizyczne ciała? Powiedział, że do zbieractwa. Pytam, co zbierają? Plącze się strasznie. W końcu mówi, że Mateusz zbiera cudze dobre przeżycia. A teraz mówi o tym, że on wchodzi w kogoś. Myśli, że ja głupia jestem, że kupię takie ściemy? Ja i tak sprawdzę. Wiem, że to on jest tym kimś, kto dba o to, żeby nie dowiedzieć się czegokolwiek więcej. I to on zbiera. Wiesz, to nie Mateusz zbiera. Ja to nie widzę. Dlatego to się w ogóle nie pokazało, że Mateusz w ogóle cokolwiek zbiera. No właśnie, to przestajemy pytać, bo tutaj już trochę straciłam cierpliwość do bycia uprzejmą. Więc w ogóle, żeby nie być nieuprzejmą, to zostawiamy go. Magda, ty zobacz, co się dzieje energetycznie. Kto co zbiera? Do czego są te ciała fizyczne potrzebne w tym układzie, kto co zbiera, po co zbiera, jak się systematyzuje, czy utwardza, czy ugruntowuje ten system. Ja to widzę w ogóle tak, że ten, który nie ma ciała, czyli on, jakby przenika w ogóle przez ludzi, ale to działa na tych, którzy mają ciała, i jakby to uklepują sobie w ciele fizycznym. Okej. Dobrze, to pójdźmy do jakiegoś momentu trudnego dla Mateusza. Na przykład wtedy, kiedy nie panuje nad swoim ciałem i myśleniem, kiedy po prostu dostaje emocjonalnego szału, można powiedzieć. Mateusz, pokazuje taką sytuację, a ty patrzysz na cały system, co się dzieje w tym czasie. Co to? Oj, armoczarki. To jest tak, że tamten przynosi Mateuszowi dosłownie do środka jego, tak jakby wchodził w Mateusza i mu przynosi cudze przeżycie. I mu to dokłada. Potem z niego wychodzi i a Mateusz nie wie, co się dzieje. To nie jest jego. Nie jego część w ogóle. Tak to wygląda. Ale on jakby w niego wchodził i wychodził.
Jak Jakby. działa? Jak reaguje jego układ nerwowy, Mateusza? Wtedy, kiedy wchodzi w niego obca energia, czyli duch, i jeszcze przynosi jakieś energie z zewnątrz, jakiekolwiek by one nie były. Mateusz to mówi, że jego paraliżuje. Jakby paraliżuje go tak na chwilę, a potem mówi, że jakby jak wychodzi, to jakby coś mu się tak zapadało w środku. I co się dzieje z tymi energiami, które przyniósł ten duch? Wygląda jakby drażniły go od środka. Jakby miał takiego rzepa z kolcami, który go tam drażni. Okej. I wtedy jak reaguje on ze swoimi myślami, emocjami? Popatrz, przypatrz się już tak bardziej na poziomie fizycznym. Na Mateusza oczywiście. Mówi, że nie wie, co się z nim dzieje. Mhm. Mówi, że nie wie, co w środku się z nim dzieje. On nie panuje tak jakby nad sobą. Nie jest w stanie określić, jak się nawet czuje. Okej. Czyli kompletnie jest poza wszelką świadomością. Co się dzieje wtedy z Anią i jej parasolem ochronnym? Czyli jej własną energią, którą próbuje w jakiś sposób tego swojego dzieciaczka osłonić. Wiesz co, ona tak jakby z zewnątrz. Ona z zewnątrz próbuje mu pomóc, ale mówi, że i tak bym nie może go wesprzeć wewnątrz. Ona jakby tylko zewnętrznie mu pomaga. Że on jakby nie traci takiej pełnej kontroli nad sobą. Że jakby część siebie coś tam czuje, że ma ciało, ale jakby wewnątrz jest po prostu jak. A jak reaguje ta czwarta osoba tutaj, czyli to dziecko? No to, co się dzieje z Mateuszem, bo wiemy, że to jest cały system, więc każdy jakoś zareaguje. Duch jest prowokatorem, jakby on stwarza taką sytuację. Mateusz po prostu cierpi. Mama próbuje go chronić, ale nie jest to skuteczne. A to dziecko jeszcze. To wygląda tak jakby, żeby to mogło, jakby powiedzieć, to co się dzieje u Mateusza w środku, ten taki, nazwę to chaos trochę, że on nie panuje nad tym, jakby z tego dziecka też wysysa energię. Tak jakby to też ściągało z tego dziecka i to dziecko bardzo się źle czuje. Jakby miało odejść dosłownie, tak to wychodzi, że jakby tak miało wyciągnąć z tego dziecka tą energię. Okej. Wiemy, że dziecko ma obecnie ciało fizyczne. Ania i Mateusz znają to dziecko teraz? Ono jest gdzieś fizycznie blisko nich? Jest. Gdzieś jest. To ktoś z rodziny? To jest dziecko. To jest małe dziecko. Ale ktoś z rodziny. Okej. No dobra. Czyli bardzo bliski otoczeniu. I Ania, Mateusz, ktoś z rodziny i ktoś, kogo nikt nie widzi. I to wszystko jest w tym jednym układzie. Co Mateusz na to wszystko? Jak teraz troszeczkę więcej wiem. Na pewno nie podoba mu się to, że on wchodzi w niego. Że dla niego to zaczyna to, co w środku się w nim dzieje. Co umożliwia temu duchowi wchodzić w ciało Mateusza? To pytanie do Mateusza. Pozwolenie, zgoda. Czy gdyby przestał udzielać tej zgody raz na zawsze, czy to coś zmienia w ich sytuacji, w sytuacji całego tego systemu? Mówi, że jakby on nie zgadza się. To tak jakby to, co ich wspólnie łączy, nie mogłoby żyć, nazywa, nie mogłoby funkcjonować. To zgadza się, żeby on w niego wchodził, czy się nie zgadza? Nie zgadza się. No to jeśli się nie zgadza, to dlaczego on cały czas wchodzi? I robi to, kiedy chce. I że
jak nie zamknie jakby to, żeby on nie wchodził, że jakby nie zgadza się, to ma takie poczucie, że mama się od niego też odsunie. A tego bo nie jakby chce. Rozerwie się, tak, bo rozerwie się to wszystko. A jednocześnie mówi od samego początku, że mama stoi za blisko, że mamy parasol go ogranicza, że go przydusza. No to jak jest? Nie zgadza się, a jednak się zgadza. Nie chce ochrony, nie chce parasola, a jednak chce i boi się, jak go nie będzie. Jakie jeszcze są współzależności? Jak zamknie tę zgodę, to co się stanie pomiędzy nimi a tym dzieckiem? I czego tutaj się obawia? Wsparcia, utrzymania tego, co jest w środku. To A to w środku? To co to jest? Wiesz, to są zalepki, te, które przynosi tamten. Czyli to coś, co powoduje jego cierpienie. Czyli rola dziecka wcale nie sprzyja Mateuszowi. Bliskość mamy, mimo dobrych intencji, też nie sprzyja. Wchodzenie przez tego ducha w jego ciało też mu nie sprzyja. A jednak utrzymuje to wszystko, jest częścią tego systemu, współtworzy go. I to jest dla mnie zastanawiające. Tyle cierpienia ich wszystkich. A jednak przemożna chęć utrzymania tego, potrzeba. Ja nie zrobię tutaj niczego, czego on nie będzie chciał. On się przygląda tym bańkom, że to ma jakieś znaczenie. Jakie to ma znaczenie? Nawet nie może zapytać tego ducha, chociaż on wie najwięcej z nich wszystkich, najwięcej rozumie, bo i tak będzie kłamał. Bo to jemu zależy na tym, żeby ten system, te bańki utrzymać. A Mateusz, to dziecko i Ania są niejako tylko pionkami, bezwolnymi w tym wszystkim. Cierpią, a jednak robią to, co tamten chce. Jak długo jeszcze Mateusz będzie go chronił? Mówi, że tak, to mówi, jest jakby te bańki tworzą się właśnie głównie z energii tamtego. On jakby ogląda to wszystko, jak to funkcjonuje, jakby obchodzi z każdej strony, patrzy do kogo, gdzie co idzie i mówi, że głównie idzie z tamtego. No to jakie znaczenie mają te bańki? Mówi, że te bańki to są tylko, jak to nazwać, takim obrazem ich przeżyć. Mówi, że to jest taki pozornie ważne. Mówi, najważniejsze jest to, co jest stworzone, ich wspólne, co oni razem stworzyli. To jest wszystko, co on opowiada. Bańki są zrobione z energii tego ducha. Co to ma wspólnego z obrazem ich wspólnych przeżyć? A mówię, że w tych jakby bańkach są ich wspólne przeżycia. Tak to mówi. To wspólne przeżycia czy energia ducha? Bo to różnica. Ja mam szczęście, że nie jestem w tym układzie, więc nie kupuję tych wszystkich kłamstw, które ktoś cały czas sączy do umysłów, uszu i wszędzie. Więc ja się nie dam na to złapać. On się daje. Jak widać, Mateusz, może przestać słuchać tego ducha? Popatrzeć? Muszę zamknąć. Muszę się od niego odciąć. Bo ma za duży wpływ wtedy. Bo mu tego wpływu udziela cały czas. No, co się dzieje? Mówi, że odsunął się od niego. Jakby nie zamknął, ale odsunął się. No to jakie znaczenie mają te bańki? Mówi z boku żadne. Mówi, że to jest tylko tak, żeby nas żebyśmy właśnie ogłupić. Żeby nam pokazać, że coś innego jest ważne. No właśnie. To jakie wspólne przeżycia wchodzą w grę i ich łączą?
On mówi, że on nimi manipuluje. Że on im wszystko tworzy. On im tak jakby wykładając cudzą energię, tworzy to cierpienie. Tak to ma być. Dobrze. Zrobimy teraz jedną ważną rzecz. Mówię to do Mateusza. Magda pójdzie teraz do przyszłości i poszuka Mateusza w przeszłości, wtedy, kiedy ten duch miał jeszcze ciało fizyczne. Czyli tak. Ty, Magda, szukasz Mateusza wtedy, kiedy ostatni raz ten duch miał ciało fizyczne. Podliczę do trzech. Raz, dwa i trzy. Pokazało mi się, że tylko raz miał. Dobrze, opowiedz o tym, o czasach, okolicznościach, tak żeby w kontekście jakoś się znaleźć. To takie czasy, gdzie nie było jeszcze żadnych budynków. Taka prehistoria, bym powiedziała. Dobra. Opowiedz mi o Mateuszu. Kim jest? Właśnie był ojcem, a ten jakby ten, który miał to ciało, był ich tym przywódcą takim, jakby tym ojcem tych wszystkich ludzi, tak to nazwę, i on był rzeczywiście jego synem. Okej, okay, czy był jakimś przywódcą? Mateusz był synem z przywódcy. Tak. Czy pojawia się tam Ania? Jest. Jest Ania. Kim jest Ania? Jedną z wielu kobiet tego przywódcy. Jakie znaczenie ma dla tego przywódcy Ania? Ona ma tylko być przy nim, ma mu rodzić dzieci i być po prostu taką zwykłą kobietą. Ona nie może w niczym uczestniczyć, nawet w wychowaniu tego syna. Okej. Okay. Czy Mateusz jest z Ani synem wtedy? I przywódcy? Tak. I zobaczmy jeszcze, czy jest dziecko. W tej scenie jeszcze nie. I jeszcze jest jakby nienarodzona. Tak, ale będzie. Tak. I będzie kim? Córką, ale nie będzie długo żyć, bo córki nie są ważne. I co się z nią stanie? Tutaj jest zostawiona. Po prostu gdzieś w lesie, w drzewach. Decyzją czyją? Przywódcy? Przywódcy. Okej. Okay. I Ania jako matka albo jedna z wielu matek nie ma tutaj nic do powiedzenia. Nie ma. A syn ma do powiedzenia coś? I brat? Nie. Mają go słuchać. Mają go słuchać. Okej, okay, dobra. W jaki sposób i czy w ogóle ten przywódca wie i rozumie, jakie zależności energetyczne są pomiędzy fizycznością? I pomiędzy ludźmi fizycznie żyjącymi, ale też będącymi źródłami różnych energii. Czy on wie, co robi? Że tak i nie. No to zobacz, na ile jest świadomy. Nie pytaj nie. go, tylko nie pytaj go, ale... proszę, bo to jest okay. ciemniacz straszny. Okej. Okay. Sama oglądasz. Wie dużo. Tak z 80% jest świadomy tego, co robi. No właśnie. No dobrze, to zobaczmy, jak manipuluje energiami. Jak sobie ich podporządkowuje wszystkich. To wygląda tak, jakby przyczepiał sobie. Dosłownie tak, jakby brał cudzą energię i sobie przyczepiał do siebie. Czego musi użyć? Nie wiem, słownie, gestem, czymkolwiek, żeby móc taką energię komuś wziąć i przypiąć sobie. Czym nie będziesz kimś? Ja cię ukształtuję. Ja ci pomogę. Będziesz miał wszystko. Ty mnie nie zginiesz. Okej. Okay. I cały czas to stosuje. I ludzie wierzą w to, co on mówi, a nie patrzą na to, co robi. Wygląda, jakby pokazywał się
energetycznie, świadomie nadawał sobie odpowiednią częstotliwość. Mhm. Czy pomaga, robi to własną energią, czy pomaga sobie cudzymi energiami? Tymi, które ściąga i przykleja sobie. Wygląda, jakby z przodu była właśnie jego, to co on pokazuje komuś, jakby była jego, ale bardzo obciążony jest z tyłu cudzymi. No dobra. Okej, okay, dobra. Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Nie pytasz go już, ani razu okay. go nie pytasz, Madziu. Dobrze. Zobacz, czy on zapładniając kobiety, czyli sprowadzając na świat dzieci, wie, co robi. Na poziomie wie. Duchowym. No wie. Właśnie. To zobacz, co. Jaki związek mają na poziomie duchowym te dzieci, które są jego dziećmi, które trafiają do tego jego systemu, do tej jego rodziny. To wygląda, jakby dostawały od razu i te kobiety, które zapadnie, i te dzieci, które się rodzą, cząstkę tego wymieszania, co ma z tyłu, tego obciążenia. Dobra. I teraz patrząc na tę sytuację z tej prehistorii i na dziś, popatrz jeszcze raz, Magda, i zobacz, jak wielu istot to dotyczy, ten system. Dużo. To bym nie pomała, jakby to było nawet 500 000 osób. Okej, okay. I wszyscy wpływają na wszystkich? Dobrze, dlaczego najbliżej pokazuje się właśnie Ania, Mateusz i to dziecko, to kiedyś córeczka, zostawiona, opuszczona? Oni byli tymi pierwszymi. Oni byli pierwszymi, czyli to były egzemplarze eksperymentalne. Na nich się uczył. Czy od tamtej pory, od tego momentu, tego jego pierwszego eksperymentu, w jego pierwszym, jedynym wcieleniu do dziś ewoluował, czyli nauczył się czegoś. Czegoś więcej. Tego wchodzenia do kogoś. Wchodzenia do kogoś. Zostawiając swoją energię u kogoś, otwiera pozwolenie tak jakby na to, że może wejść. Okej, okay. Czyli on nie wchodzi dlatego, że Mateusz mu pozwala, tylko dlatego, że kiedyś zostawił swoją energię w Mateuszu. Czyli wchodzi jakby w swoją energię, która jest w Mateuszu. Wygląda. Okej. Okay. No to znaczy, że do Ani też może wejść. Może. I do każdego może. Okej, bo jest, gdzie ma swoją kawałek siebie, tak może. Czy Ania mogłaby sobie przypomnieć jakieś doświadczenie, w której doświadczyła czegoś takiego, tego jego wchodzenia w nią? Jakby mówisz, jakby paraliż jednej części ciała. Okej. Okay. To było trwałe kalectwo, czy tylko chwilowe coś? Mówisz, że na przykład w tym życiu jest to chwilowe. W tym życiu jest to chwilowe, a było tak, że było to trwałe? Dobrze, wiemy. Jak był bardzo długo w niej, to wtedy mówisz, że to jakby przekładało się na dłuższą taką fizyczność. A mówisz, że jak jest wchodzi i wychodzi, to mówisz, że to jest taki bardziej paraliżujące albo niedowład, albo tylko częściowy. Tak na chwilę, po prostu. Wiemy, że w jednym życiu, kiedy byli bliźniakami razem z Mateuszem, Mateusz był chorym bliźniakiem, był chorym dzieckiem. Zobaczmy teraz, jaka była przyczyna tego. Jakby chciał się urodzić z Mateuszem. On jakby chciał się urodzić. Okej. Okay. I co poszło nie tak? Przecież jest taki świadomy. No, nie jest to możliwe. Czyli chciał... dwie pełne energie były w jednym miejscu, jakby w tym ciele. Okay. Tworzyły to ciało. Po prostu przez jego pomysł poharatał to dziecko. Tak. Urodziło się chore. Okej. Okay. A Ania, nie wiedząc tak naprawdę, co się dzieje, próbowała go chronić. Ale już po czasie, kiedy
zniszczenia dokonał i dziś robi dokładnie to samo. Próbuje chronić Mateusza zupełnie nie z tej strony, co trzeba. I nie jest to możliwe, ponieważ sama jest też zaangażowana w ten układ i po prostu nie ma ani fizycznej, ani duchowej, ani energetycznej możliwości, żeby go ochronić, wesprzeć i mu pomóc. Czy możemy... To jest tylko i wyłącznie decyzja Mateusza. Że okay, może o swoją zadbać, ale nie o Mateusza. Tak jest, bo to ją w takim samym stopniu dotyczy. Po prostu Mateusz inaczej przeżywa to, w czym siedzą oboje. A właściwie jest ich bardzo dużo, 500 000. Ale oni najbardziej, zdaje się. Sprawdźmy inne problemy Mateusza, żeby zobaczyć, co z czego wynika, żeby Mateusz miał możliwość podjąć swoją decyzję jak najbardziej świadomie. Bo za chwilę to będzie czas na decyzję, czy w tym zostaje, czy coś zmienia, czy kończy ten układ. Bo jest to możliwe. Mimo, że on mu wciskał przez całe wieki, że jest to niemożliwe, to jest to bzdura. Jest to kłamstwo, jak wszystko, co z jego gęby kiedykolwiek wyszło. Wszystko, co powiedział ten dziad, jest kłamstwem. Wszystko. Słyszał to Mateusz? Okej. Okay. Idziemy przez punkty. Z jakiego powodu cierpi na koszmary nocne? Cudze przeżycia, cudze te energie, które się podkładały. Czyli przeżywa w trakcie snu cudze koszmarne historie. Dlatego się boi, dlatego ma tak nieprzyjemne przeżycia. Dlaczego obawia się odrzucenia i zranienia? Jest wtedy agresywny. Co mi to tak pokazuje, że to ta ingerencja tamtego? Dlaczego? Zobaczmy, jaki tu jest mechanizm. Dlaczego taka jest reakcja Mateusza na tę ingerencję? To nie pozwala Mateuszowi jakby na swoją decyzję, podjęcie swojej decyzji. To wygląda. Jakby Mateusz chciał czegoś innego, a tamten mu po prostu nie, tak nie można, nie? Okej. Okay. A nawet więcej, nawet gdyby Mateusz miał możliwość podjęcia własnej decyzji, to ona i tak będzie podjęta na podstawie tych wszystkich manipulacji i kłamstw, które tamten przedstawia. Widzieliśmy to na początku sesji i w trakcie sesji wielokrotnie. Idziemy dalej. To, że nie panuje nad ciałem myśleniem, jest w stanie dużych emocji, to już wiemy, że jest to ten moment, kiedy on po prostu wchodzi. Dziad, bo nie umiem inaczej o nim powiedzieć. Mateusz nie został zdiagnozowany jako dziecko z ADHD, natomiast Ania jakby sama widzi wiele takich symptomów, jak niepokój ruchowy, nadpobudliwość, brak kontroli emocji. Z czego to wynika? To jest wszystko to samo. To jest to, że on nie może zapanować nad tym, co się dzieje u niego w środku. I to znowu są te energie i ingerencje. Tak. Ania powiedziała, też napisała mi, że sama u siebie też widzi podobne symptomy i u córki, tylko u nich nie objawia się to takim wybuchem na zewnątrz, tylko bardziej do środka. Myślę, że możemy zapytać również i Anię o to. I o nią, i o córeczkę. Czy to wszystko ma związek? Tak, to jest to samo. To jest to samo, że też jakby u Ani jest tak jakby większa ta świadomość tego ciała, tej energii. I jakby dlatego to wszystko i tak w środku, co u niej się dzieje. Te inne poodkładane energię, które tamten zostawia. Też niepokój, ale to jest wszystko w środku. Czyli Ani łatwiej jest kontrolować to. Kontrolować zewnętrznie. Czy córka Ani i siostra Mateusza to jest ta czwarta istotka, to czwarte dziecko?
Znaczy to drugie dziecko. Dziewczynka, która kiedyś też była jego siostrą. Czy chodzi o inne dziecko? Wydaje mi się, że tak. Tylko to mi też pokazuje, że była też jakby tak jakby ona się dzieliła. Wiesz, bo to ona mi pokazuje, że jest tą siostrą, ale jest też gdzieś u kogoś. Że jej energia po prostu jest u kogoś. Innej jeszcze dziewczynki. Czyli to też niełatwa sytuacja. Jeżeli ona wie, że też jest częścią tego wszystkiego, jeśli sobie zdaje sprawę, to i Mateusz pozwoli, i Ania pozwoli, to może też pracować razem z nimi, podejmować swoje decyzje. Nie mamy takiej możliwości, żeby specjalnie dla niej zrobić teraz osobnej pracy, bo jak widać, jest to skomplikowane w takim sensie, że jest dużo szczegółów, na które trzeba zwracać uwagę. I mimo, że jest system ten sam, to każdego historia będzie troszkę inna i na innych zasadach to wszystko u nich będzie działać. Także tyle, ile może, podobnie jak Ania, może zrobić, obserwując Mateusza i cały ten system i sposób działania tego dziada. Dobra? I zasada jest taka, jak jest twoja energia, to tak samo jak twoja ręka i noga. To źle, jak jest daleko i poza tobą. Ok? Rozumie, co mówię? Rozumie. Dobrze. Bardzo dobrze. Kolejny punkt. Ania mówi, że pogłębiło się te problemy Mateusza z emocjami, z tym brakiem kontroli nad swoimi zachowaniami od momentu pójścia do szkoły. Wcześniej mówi, że był bity w przedszkolu przez kolegę, dlatego teraz bije. Tak to wygląda na zewnątrz. Czy coś tutaj mógłby powiedzieć Mateusz o tym? To są, jakby, jak powiedziałaś o tym przedszkolu, to ten chłopiec, który go bił, na przykład miał swoją energię u Mateusza. Okej. Czyli jest też częścią całego tego systemu. To samo jak Mateusz bije, to jest albo ta energia jest w Mateuszu, albo Mateusza energia jest w kimś. Jasne. Usłyszał Mateusz, co powiedziałam do jego siostry przed chwilą? Jeśli twoja energia jest gdzieś poza tobą, to jest bardzo źle. To niech zadziała od razu. Brawo tych kolegów. Okej. Jeśli energia jego kolegów nie jest przy ich kolegach, tylko jest w Mateuszu, to też bardzo źle. Bo chyba kolegi tyłka albo nogi albo ucha nie chciałby nosić w sobie. A to jest to samo. To niech zadziała. Oddał im i wziął swoją. Ania i siostra obserwują. Też mogą zadziałać. Nie są bezwolne. Nie muszą słuchać żadnego dziada. Prehistoria się skończyła w prehistorii. A ty obserwujesz, Madziu, co się dzieje z sercem systemu. Serce systemu się rozpada. Jak hip, hip, hurra. Im więcej oddają, im więcej wraca do nich, tym oni we trójkę pracują. Tak jakby po prostu się rozsypuje na drobne takie części. Dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Nie ma to wtedy żadnego znaczenia. Okej. Uruchomiony został proces. Bardzo dobrze. Otworzymy zaraz szampana, ale jeszcze sprawdzimy dwa punkty. Dlaczego Mateusz mówi, że jest zły na cały świat? Kiedy Ania go dopytywała, to powiedział, że jest zły na siebie. Wygląda tak, że jakby ci wszyscy ludzie, ci pół miliona tych ludzi, jest tak jakby w nim. Więc on dlatego nazywa to sobą i całym światem. Okej. To już wie, że jest kolejny powód, żeby z tą energią robić porządek, nie?
Może będzie mu łatwiej, jak sobie wyobrazi, że ta cudza energia to są cudze tyłki. I cudze tyłki mieszkają w nim. A ja nie powiem, co te cudze tyłki robią. A wiele nie chce mieć żadnych tyłków. No to niech wracają do domu, do swoich właścicieli. Poniósł się tak ponad. Nazywa, że ponad te tyłki. Patrzę na to wszystko z góry i oddaję wam wszystkim wszystko, co wasze. Jednocześnie jego energia też wraca do domu. I też może sobie ułatwić, wyobrażając sobie, że to jest oko, ręka, noga. Wszystko się przyda. Dlaczego jego ręka ma być po drugiej stronie kuli ziemskiej? W jakimś upodleniu, bo ktoś po prostu o to nie będzie dbał. Muchy po tym łażą na przykład. I gryzą to komary, bo to gdzieś jakieś w Afryce na przykład. To ja już pojechałam z wyobraźnią, ale ułatwiam mu trochę, żeby więcej nie ulegał głupotom od dziada. Lepiej się czuje? Dużo lżej. Dużo Dlatego lżej. Się uniósł, unieść ponad wszystko. Dobra. A Ania się lepiej czuje? Zajęło jej też trochę to chwilę, bo też musiała sobie poukładać to, jak to działało i jak to jest tym oddawaniem i przyjmowaniem tej energii. Ale Wyobraźnia też pomaga, nie? Tak, ale też się już uniosła koło Mateusza. Dobrze. I siostrzyczka jeszcze. To samo tak jak Ania. Czy cały czas widać, że jest i tu, i gdzieś jeszcze jednocześnie? Wydaje mi się, że tak. Że Okay. Jeszcze tam jest jakieś bardzo silne... Jest jakaś głębsza historia. Tak. Mhm. Mówi, że ale będzie, ale jakby wie o tym. Tak jakby jest świadoma tego, co to jest. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze. Mhm. No to jeszcze ostatnia rzecz, ostatni punkt i otwieramy szampana. Bardzo dużo płakał Mateusz od momentu urodzenia. Bardzo, bardzo dużo płakał. Tak bardzo, że nie dał się utulić. Dlaczego? On to nazywa brakiem siebie, pustką siebie. Coś takiego. Brakowało jego w nim. Coś takiego. Bo jego energia była gdzieś. Wie, dlaczego jego energia była poza nim, a on czuł się pusty? On mówi, że to jest wymiana. Coś za coś. Okej. I tej wymiany dokonywał on sam? Czy dziad, któremu oddał władzę nad wszystkim, co do niego należy? Mówi, że różnie. Czasami było tak, że dziad zabierał, a mówi, czasami było tak, że po prostu w sobie czegoś nie miał i chciał to od kogoś innego. Okej, okay, okej. Okay. Czyli typowa wymiana z powodu braku. No to jaki kolejny krok? Szampan się chłodzi. To będą na fanfarę, będzie na fanfarę, na sam koniec. Że teraz już nie ma żadnego kroku. Nie ma żadnego kroku. To był, mówię, ostatni. To wrócić do siebie i oddać reszcie. I dla niego to był ostatni krok. Okej. Okay. Mówi, że on jest cały. Wrócił do siebie. Jak się czuje? I lekko. Swobodnie. Mówisz tak jasno? Wpływające. I mówisz tak, jakby jest, gdzie chce być. Dobrze. Testowo, niech spojrzy jeszcze na dziada. Dziad się zmienił? Tak. Dziad nie ma żadnego znaczenia. Mhm. I po tym, co się zadziało, nie ma takiego wpływu. Na te 500 000 ludzi. To jeszcze tak, niech szepnie słówko prawdy do tego 500 000 ludzi, bo był z nimi wszystkimi połączony i wymieszany energetycznie, więc jeszcze jako wisienka na torcie niech to zrobi. Każdy i tak.
Weźmie, ile będzie chciał. Zrobił. Dobra. Popatrzy teraz na mamę. Mówi, układa się. Parasol jest? Mówi, to nie potrzeba. Mhm. Może mama popatrz. Nie potrzebuje żadnej takiego robienia z siebie takiej dodatkowej konstrukcji jak parasol. Że jakby jest, układa się w sobie. Czyli mama może być też kobietą. Może zadbać o siebie. Tak. Może rozwijać jakieś swoje pasje, zainteresowania. Cieszyć się życiem po prostu. I cieszyć się tym, że ma dwoje fantastycznych dzieci. Ale jest nie tylko mamą. Że jest istotą. Jest istotą. Jak zmienią się relacje pomiędzy Mateuszem i Anią? On to nazywa takie, nazwał trochę bezpieczne, bo mówi, że nie wie, jak to inaczej nazwać, ale mówi, że takie są po prostu, że nikt w, jakby równe, o. Że oni są równi sobie. Że nie muszą ani jedno o drugiego dbać. Tak w innym sensie niż mama o syna. Nie muszą o siebie zabiegać, że mogą po prostu usiąść i porozmawiać. Nazywa, że tylko muszą nauczyć się nowej komunikacji między sobą. Nauczą się? Tak. To może być silny nawyk taki rozkładania parasola ochronnego nad synem i ulegania temu. Ale całe szczęście Mateusz dorasta. Dziś ma 7 lat, ale za parę lat będzie miał 14 i 20. Więc będzie z każdym dniem, z każdym miesiącem dorastania będzie ani łatwiej. Ale może nie będzie trzeba czekać 10 lat. Okej, to jeszcze na siostrę, czy mógłby popatrzeć. Mówi, że siostra fajna dziewczyna. I mówi, że też sobie poradzi. Mówi, że jest świadoma tego silnego takiego rozdzielenia jakby, ale mówi, że sobie poradzi z tym. Okej. Mówi, że ona wie jakby. Wypuści swoich bliskich, bo nie stanowią już serca żadnego systemu. Żeby każdy zajął się sobą. Runąć do siebie. Dobra. Okej. Chciałby jeszcze zerknąć na swoją przyszłość. Jak teraz w tych swoich nowych warunkach, w nowym życiu tak naprawdę będzie to wszystko się układało. I fizycznie, i ze zdrowiem, i w szkole, i z kolegami, i tak dalej. Dla niego teraz jest bardzo ważne to, jak on się czuje w tym momencie. Poczuje siebie. Dla niego to jest najistotniejsze, jakby najważniejsze teraz. A mówi, reszta się ułoży po prostu. Będzie dobrze. Czy możemy już sobie pójść w takim razie? No możemy, mówi. No dobra. No on sobie pokręci, on to się na popatrzy. Zdrowie. Tym szampanem uczcimy nowe życie. Mówi, moje życie. Tak jest. Idziemy, Madziu. Wychodzisz, wracasz do siebie, rozłączona ze wszystkimi, ze wszystkim. Na jeden dbasz o siebie teraz. Wracasz do swojego pulsu, do swojego rytmu, swoich częstotliwości. Możesz się zharmonizować. Możesz zrobić sobie coś przyjemnego dla siebie. Dbając tym samym o swoją fizyczność, o swoje myśli, emocje. Wszystko, co chcesz. I na dwa. Wojku, wracasz. Budzisz się. Odświeżona, zregenerowana. I w bardzo, bardzo dobrym samopoczuciu. I na trzy. Wracasz obudzona. I możesz otworzyć oczy. Jest dobrze? Bardzo. Super. Aniu, to i na ciebie czekamy teraz.
Tylko mikrofonik włącz. Już jestem. Dziękuję Ci bardzo, bardzo i Tobie, Anetko, również bardzo, bardzo. Oczywiście przeryczałam wszystko po prostu, ale cieszę się bardzo. Pamiętasz, jak mówiłam Ci przed spotkaniem, że ADHD jest jakąś łatką, jakąś nazwą, a jeszcze nie spotkałam, żeby przyczyna była taka sama. Wczoraj też pracowałyśmy z chłopcem z diagnozą. To kompletnie nie da się w żaden sposób tego porównać. Może wiesz, po prostu jest łatwiej ponazywać jakoś dzieci czy ludzi, tak? Ale tak naprawdę to niewiele wnosi. Tak jak Ci mówiłam, ja nie potrzebuję tej łatki, tak? Tak naprawdę. Bardziej po prostu wiem, zrozumienia i chęci pomocy w jakiś sposób, tak? I tyle. Mhm. No zobacz, jak sobie super poradził. No, jaki fajny chłopak. No, ja wiedziałam, że on sobie poradzi. Bo on ma w sobie taką, wiesz, tą duszę wojownika po prostu. I, że nieważne, co się działo, to i tak on po prostu radził sobie tak, jak sobie potrafił, ale sobie zawsze radził, tak? Nie uciekał od problemów. Po prostu stawiał im czoła, tyle, no i tak po prostu dawał radę. No ile to było możliwe, patrząc na jego sytuację, to powiem Ci, że grubo. No. Grubo, grubo. A ściemniacz był ten przewodnik, dziad, tatuś, cokolwiek, Alek ściemniacz. Aż ciary po plecach chodziły. To prawda. No. Weź to, jak masz odrobinę takiej pokory w sobie i takiego ugrzecznienia, czy grzeczności, tak? To przecież nie powiesz, ty kłamiesz, ty ściemniasz, prawda? No bo, no nie. To tylko taki niedobrota jak ja mógł to zrobić. Ale ściemniasz. No i dobrze, no. Aniu, czy czułaś coś w trakcie sesji, Sylka? Wiesz co, ja cały czas coś czułam po prostu. We mnie tak buzowało. I u mnie to jest naturalne, że ja po prostu wiem, wszystko, co się we mnie dzieje, u mnie przychodzi przez płacz, tak? To już tak nauczyłam się tego, że jakakolwiek większa emocja czy energia i po prostu u mnie się uwalnia typowo po prostu płaczem. Tak jak kiedyś złością, tak teraz już to po prostu idzie płacz. Więc ja po prostu non stop coś czułam, co się działo, tak? I na przykład bardzo dobrze trafiłaś to, co powiedziałaś, że ja już mogę być sobą, tak? To jest coś, co we mnie się działo od kiedy się Mati urodził tak naprawdę. To takie poczucie, że nie mogę być sobą. Przepraszam, ale wiem, że to się uwalnia teraz. Dobrze, kochana, nie płacz. To też była częściowo i twoja sesja. Może się dziać u was w domu, tak? I też zatroszcz się o swoje dzieci w taki sposób, że daj i sobie, i im przestrzeń do tego, żeby pewne rzeczy jeszcze miały możliwość się uwolnić. Czyli na przykład jeszcze się ktoś tam zezłości w głupim momencie, czy tam ten płacz, tak jak u ciebie się pojawi, czy chęć pobycia sobie ze sobą w samotności. Zadbaj bardzo o to. Pozwól wam, całej waszej trójce na to. To na pewno będzie teraz, wiesz, robione, bo mówię, że też dużo rzeczy gdzieś tam pouwalniałam z siebie, tak? Takie, które właśnie, wiesz, czułam takie naprawdę duże, duże ciężar. I mówię, tak jak właśnie teraz Mati poszedł do szkoły, po prostu ja wiedziałam, jak on się męczy, bo jak powiedzmy, wiesz, nie było tej ingerencji tego dziada, to on naprawdę, on chciał być grzeczny, on chciał się dobrze zachowywać, tak? Jemu zależało na tym wszystkim i potem był taki, wiesz, zły na siebie, że mu nie wyszło, że gdzieś tam nie mógł nad sobą zapanować. I to mi tak dało strasznie do myślenia, że może jest coś więcej, tak? O czym po prostu, no, ani my nie wiemy, ani żaden psycholog się po prostu, wiesz, do tego nie dokopie w żaden sposób. No i tak jak Ci mówiłam, tak? Przywołałam Cię w 15 minut po prostu.
Więc no dziękuję Ale Wam strasznie. takie życzenie było tamtego chłopca, bo Ania trafiła, Madziu, do nas przez sesję, którą kiedyś dawno robiłam dla takiego chłopca i w tytule jest ADHD właśnie. I ten, ja pamiętam tę sesję, właściwie ten moment tylko, jak on bardzo, bardzo chciał, żeby dotarła informacja do innych dzieci z łatką ADHD. I to po prostu, to dociera, to w ogóle jest niesamowite. No aż takie mam ciarki, nie? Tak jakby on się cieszył, tamten chłopiec, że tak o to chodziło. No po prostu aż mam tutaj ciary. No. No świetną robotę zrobił, prawda, naprawdę świetną. O, i mam nadzieję, że pójdzie w ten, wiesz, 500 000 ludzi, czy tam kogokolwiek, ale no niech idzie to dobre, tak, to się wydarzyło. Tak, bo wiesz, no, ja osobiście miałam, wiesz, problem z takimi istotami, które w świadomy sposób zniewalają innych i mają z tego radochę. To jest dla mnie osobiście, no nie powiem, że mnie to złości czy coś, to nie o to chodzi. To jest dla mnie tak obce, że nie wiem, czy może być coś bardziej obcego. Świadom, i to, bo to jest tylko takie dla władzy, dla chęci sprawowania kontroli nad innymi. Im więcej, tym lepiej. Tak jest to niezgodne ze mną i teraz już jestem mądrzejsza i bardziej świadoma, oczywiście, tak? Ale kiedyś przeżywałam każdego takiego drania i dziada, przeżywałam bardzo, podchodziłam do tego, że jak tak można, co to władza ważniejsza niż wolność? No tak, dla nich po prostu jest to najważniejsze. Oni sami się zniewalają i poprzez kłamstwa i manipulacje tworzą coś w rodzaju takiego systemu kontroli po prostu. I to jest ich świat. Oni się otaczają takim światem. Dużo jest w tym świadomości, tylko nie można tutaj tej świadomości traktować jako, wiesz, wysokiego rozwoju, tak? Bo ta świadomość to jest po prostu wiedzenie, co się robi i po co. I oni wiedzą, co robią i po co. Jeżeli tak potraktujesz świadomość, że wiesz, co robisz i po co, no to łatwiej będzie, tak? Zrozumieć, że są takie dziady, co po prostu wiedzą, że zniewalają innych. Po co? No bo kręci ich kontrola nad nimi. I to wszystko. Tak jak ciebie na przykład kręci to, że możesz pójść na łąkę i cieszyć się obecnością kwiatów, słońca, ziół, zapachów. To jest dla ciebie piękne. To dla niego kręcące jak nie wiem co jest to, że trzyma w szachu innych. Nie? I użyje wszystkiego. Wszystkie chwyty dozwolone. Tyle. No dobra. Aniu, zaraz wyłączę nagrywanie. Powiedz tylko, czy chciałabyś, żeby sesja Mateusza była opublikowana? Chcesz jeszcze zastanowić się? Twoja decyzja. To znaczy tak, jeżeli nie będzie widać mojej twarzy, to jak najbardziej. Nie będzie widać. Mogę zrobić tak, żeby nie było widać. No wtedy tak. Niech to idzie dalej, tak? Jeżeli może komuś, nawet jednemu pomóc, jak najbardziej. Super, dziękujemy bardzo. Wyłączam zatem nagrywanie, ale jeszcze zostań.